poza wysiłkiem militarnym, osiągnięcia naukowe były równie ważnym polskim wkładem w zwycięstwo nad Niemcami w czasie II wojny światowej. Najważniejszym z nich było złamanie przez Polaków kodów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Stało się to co prawda kilka lat przed wybuchem wojny, ale zostało skutecznie utrzymane w tajemnicy przed Niemcami. Przyjmuje się, że możliwość odczytywania przez Brytyjczyków zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej doprowadziła do znacznego skrócenia czasu trwania wojny oraz pozwoliła na ocalenie wielu miast i obiektów, a także milionów istnień ludzkich. Niemiecka wojskowa Enigma wywodziła się z elektromechanicznej maszyny skonstruowanej do szyfrowania informacji handlowych. W ciągu kilku lat to przenośne urządzenie stało się podstawowym narzędziem szyfrującym wszystkich rodzajów sił zbrojnych Niemiec. Inne kraje europejskie szybko zorientowały się, że Niemcy posługują się nową metodą szyfrowania. Do intensywnych prac kryptologicznych przystąpiły m.in. Francja i Wielka Brytania. Ale to Polsce udało się jako pierwszej złamać szyfry Enigmy. Dokonał tego pod koniec 1932 roku matematyk Marian Rejewski, zaangażowany przez Biuro Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Pomimo głębokiego przekonania o niemożliwości złamania kodów Enigmy, Niemcy prowadzili dalsze prace nad zwielokrotnieniem możliwych kombinacji szyfru. Mimo to w Polsce po uzupełnieniu zespołu o kolejnych matematyków i kryptologów, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego, zbudowano kopię Enigmy, za pomocą której nadal odbierano i z sukcesem dekodowano większość niemieckich meldunków. W lipcu 1939 roku, wobec obserwowanych niemieckich przygotowań do wojny, zdecydowano się na przekazanie posiadanych informacji sojusznikom w Paryżu i Londynie. Tym samym alianci mogli z wyprzedzeniem poznać i reagować na większość niemieckich planów wojennych. Informacja o czytaniu podczas wojny niemieckich depesz generowanych przez Enigmę została upubliczniona przez Brytyjczyków dopiero w latach 70. XX wieku, wywołując niemałe zdziwienie. Niestety przy tej okazji praktycznie pominięto, niemałe przecież, zasługi polskich matematyków i kryptologów. Obok heroizmu naszych żołnierzy, złamanie kodów Enigmy było największym polskim wkładem wpływającym na osiągnięcie zwycięstwa nad Niemcami.